Cześć, witam wszystkich. W kolejnym odcinku Twój jednośladzanie zepsujesz. Słynnej serii, jak to mówicie i piszecie. Moi drodzy, co ja dzisiaj Wam chcę pokazać? Kolejny fajny motocykl. Sorry, telefon dzwoni, ale no niestety musicie to wytrzymać. Niektórzy mi mówią, żebym wyłączył telefon na czas nagrywania filmów, ale to się tak nie da. To lepiej niech dzwoni, że ma być wyłączony, bo wtedy ktoś pomyśli, że ja w ogóle nie chcę z nimi rozmawiać. Ale nie mam na razie czasu. Dobra. Pogoda nie nastraja, powiem Wam szczerze. Jest nieciekawie, na dworze leje jak cholera, jest tylko 7 stopni. A co ja chciałem pokazać? Patrzcie. Dzisiaj mamy Indiana w naszym serwisie. Motocykl przyjechał z Warszawy. Dla potwierdzenia pokażę tylko górną część rejestracji. Pojemność 1900 cm3. Moi drodzy, co tutaj się dzieje? Oczywiście nic nie mechanicznego. Mamy do naprawy radio, w którym nie działa, moi drodzy, gniazdo USB. Klient już sobie wymienił to gniazdo na nowe, ponieważ tamte miało pozaginane styki. No i po prostu ewidentnie było jakieś zwarcie na tym gnieździe, dlatego też przestało działać. Właściciel tego motocykla też mi opowiedział, że jak otworzył przód i chciał wyjąć radio, to czuł, że z tego radia coś spalonego śmierdzi, spaloną elektroniką. Ja tu nie będę nic podłączał, bo nie chciałbym, żeby tutaj się coś jeszcze bardziej zaogniło. Zamkniemy. Aha, dobra, tutaj nic nie zrobię, bo muszę kluczyk zbliżyć. Moment. Jak w większości tych motocykli mamy system keyless. Teraz włączamy, zobaczcie. Będzie lepiej widać. Motor bardzo jest fajny, bardzo ładnie pracuje, elegancko. Radio działa, wszystko tutaj w tym radiu jest ok, moi drodzy, tylko oprócz tego, że nie działa to ustrojstwo USB, gniazdo USB, nie można zrobić aktualizacji systemu, nie można audio Android Auto podłączyć się do tego systemu telefonem. No i taki to problem, no wszystko tutaj działa elegancko, nie będę go odpalał, bo powiem Wam, mam zamknięty garaż, nie chcę otwierać, żeby nie marnować ciepła. No także trzeba będzie, jak to tutaj się gdzieś sterowało, aha, można tutaj sobie z kierownicy sterować tym radiem. Mamy mapy, nawigację, radio oczywiście działa. Aha, nie mogę włączać, a sorry, ktoś mi powiedział, że ja szaleję, że radio nie działa, bo nie mogę włączyć, bo YouTube mi nic nie zablokuje. No jest ktoś w tam wielkim błędzie, że tak powiem, bo YouTube od razu to wychwytuje i każe mi tam, że tak powiem, wyłączyć tą funkcję zarabiania na filmach. Dobra, mniejsza z tym. W każdym razie muszę to radio zdemontować, moi drodzy, jak widzicie, jak ostatnio w tym Harley'u, w tym bagerze, też muszę zdemontować cały przód. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, wyłączę. Muszę zdemontować cały ten przód, całą tą owiewkę. Wszystko jasną cholerę muszę zdjąć. No i wtedy dostanę się do radia, prawda? Dobra. Biorę się za robotę, moi drodzy, zdemontuję cały ten przód, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Tak jak widać, radio już wymontowałem, troszkę trzeba było tutaj, latarką świecę na czołową, troszkę trzeba było tutaj rozkręcić tych elementów, żeby się dostać. Najlepsze jest, moi drodzy, to co mnie przeraża, to widzicie ten napis China, głośniki wyprodukowane w Chinach. Ale to nie znaczy, że one są złe, bo one dosyć fajnie grają. Ale kurde, wszyscy tną koszty, widzę. Wszyscy tną koszty. Radio robi firma Polaris. Znacie tą firmę z produkcji kładów. No i teraz muszę sobie, moi drodzy, żeby to radio uruchomić na stole. Mam nadzieję, że ono będzie rozmawiało ze mną na stole, ale coś mi się wydaje, że nie do końca. Jest tu system keyless, jeśli ten system się oddali, nie mamy klucza, trzeba podać kod PIN do odblokowania, prawdopodobnie zapłonu i wtedy będziemy mogli uruchomić bez kluczyka, bez systemu keyless, tylko na kodzie PIN. I coś mi się wydaje, że to radio nie będzie ze mną rozmawiało na stole.
Dobra, tu mamy gniazdo, do którego było podłączone USB. Tak to wygląda. I powiem Wam jedną taką rzecz. To jest dosyć, że tak powiem, solidnie zrobione, ponieważ zobaczcie. Dobra, podejrzewam, że czarny to jest minus, czerwony jest plus, ale zobaczcie, jakie to są potężnie. Kurczę, coś z ostrością mi się tutaj nie tak jest, dobra. Sorki. Nie dziwię się, że coś w radiu się wypaliło po zwarciu, bo tu są tak potężnie grube przewody, no że musiało się to chyba tam zadymić. Więc ja bym chciał to sobie na stole odpalić, ale czy... Dlaczego się zadymiło, jeszcze musiałem powiedzieć, bo gdyby były cienkie przewody, no to wydajność prądowa tego przewodu byłaby bardzo niska, gdzieś około 1 ampera, a jak wiecie, nasze telefony teraz potrzebują około 2-3 amperów, żeby dobrze i szybko się ładowały. Kurde, co ja mam z tą ostrością w tym telefonie? Czekajcie, wyłączę lampkę. O! I żeby zadziałało nam to ok, no to musimy tu mieć dosyć spory prąd, tak? Tym bardziej, że podłączamy czasem kilka rzeczy na raz, więc podejrzewam, że nie bez przyczyny są zamontowane, tutaj zastosowane, przepraszam, takie grube przewody do tego złącza USB. Ja spróbuję sobie te piny wyszukać, ponieważ nie mam schematu i nigdzie nie są dostępne. Jeśli ktoś z Was dysponuje takim schematem albo wie, gdzie go znaleźć, to po prostu zapraszam do pomocy, że tak powiem. Muszę pinologię tutaj znaleźć, żeby się podłączyć z zasilaniem i zobaczyć, co tam się dzieje. Wąchałem to radio i śmierdzi naprawdę spaloną elektroniką, więc ja muszę to radio wrzucić teraz na stół, wyczyścić z tego kurzu, otworzyć. No i zobaczymy, co tam po prostu w środku się podziało. Dobrze, muszę teraz zrobić testa. Radio odłączone, dobra, muszę sobie to radio przełożyć w bezpieczne miejsce. Muszę zobaczyć, czy radio jest tylko wyświetlaczem, czy wyświetlaczem i sterownikiem do systemu. Chociaż to jest taki panel sterujący. Spróbujemy, KLS leży, spróbujemy włączyć. Motocykl się uruchamia. Tylko nie wiem, czy będzie można zapalić silnik. Wow. Moi drodzy, dobra informacja jest taka, że prawdopodobnie będę mógł odpalić to radio na stole. I bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ muszę teraz znaleźć pin. Ja znalazłem tutaj pin plus 12 V na tym pinie plus 12 V. Gdzieś teraz masy muszę poszukać. I to jest stałe plus 12. I teraz muszę kolejne plus 12 znaleźć, które będzie mi się włączało po naciśnięciu tego przycisku start tutaj. Włącznik. I tam powinno się kolejne plus 12 włączyć, które mi uruchomi mi radio. Dobra, ja szukam dalej teraz, biorę się za szukanie tych pinów, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Opanowałem zasilanie, które tu wychodzi, moi drodzy, więc tak, pierwszy pin z brzegu plus 12 bat, to znaczy podłączone na stałe do akumulatora. Drugi jest plus 12 V po stacyjce, to znaczy po tym switchu, który włączamy i tam się pokazuje nam, pojawia 12 V. A tutaj na dole ten pierwszy pin to jest masa GND. Tu sobie napisałem taki, rozrysowałem mniej więcej schemat. No i teraz co mi zostało? Muszę iść do mojego, że tak powiem, laboratorium, do warsztatu elektronicznego. No i otworzyć radio, wyczyścić i sprawdzić, co tam damy radę zrobić. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Jesteśmy na stole z radiem, jak widzicie, powiem Wam, jest problem, żeby otworzyć to radio, ponieważ radio, jak tutaj byście spojrzeli, ma trzy takie szerokie zaczaski na jakąś odległość 2,5 cm. Raz, dwa, trzy. Jest bardzo dobrze zabezpieczone, naprawdę, powiem Wam, solidna konstrukcja. I teraz nie wiedziałem, czy to sobie tutaj podważyć, bo no, śrubokręt nie wchodzi w grę, karta kredytowa też nie. Ja wiem, że są takie specjalne, tak powiem, rozpórki, żeby to tam sobie włożyć, ale nie mam. Kawałki laminatu sobie wyciąłem i to chyba zda egzamin. Zobaczymy, ja to spróbuję zrobić. Zobaczymy, czy się uda otworzyć, bo to jest najważniejsze. Słuchajcie, udało się. Kurczę, udało się to otworzyć. Jestem szczęśliwy. Odepnę sobie wszystkie taśmy, które są podłączone i zajrzymy do środka. Słuchajcie, udało się to otworzyć, jak widzicie. I tak pierwszy rzut oka, który tu mi się rzuca, to jest przetwornica, która jest uszkodzona, widzicie, jest totalnie wypalona, ja za blisko nie mogę podejść, bo mi coś, kurczę, ten telefon ostrości mi nie łapie. Dobra, mniejsza z tym, zobaczcie, przetwornica jest wypalona, nie łapie, no.
za telefon. Kontroler USB, widać, że jest, chyba to jest kontroler USB, z tego co się orientuję. Muszę sobie to zobaczyć potem na jakimś datasheetie. I o tutaj, dobra, może jakiś wskaźnik, o, niemetalowy. To jest kontroler USB, z tego co chyba mi się wydaje. Bo wszystkie połączenia z tego gniazda USB biegną tutaj, więc to będzie kontroler. I coś jeszcze, wydaje się, że jest chyba sprawne, bo tutaj nic się nie wypaliło, tylko tutaj to zasilanie. Dobra, muszę jakoś teraz organoleptycznie dobrać ten, tą przetwornicę, masakra. Ale i jaja, to jest taki stabilizator napięcia na pewno. Nic, zaczynam poszukiwania i wtedy będę mógł po prostu to wymienić i po wymianie dopiero wtedy będę mógł to uruchomić i sprawdzić, czy na wyjściu mamy plus 5 V na tym gnieździe USB, które teraz nie działa. Podejrzewam, że gdyby tutaj, ale poczekajcie, sprawa wygląda tak, nie ma komunikacji, aha, bo nie ma, zasilania urządzenia, ale poczekajcie, nie ma zasilania, więc komunikacji nie ma, czy jest chyba kontroler USB, bo kontroler USB też nie jest zasilany. Najgorsze jest to, moi drodzy, że nie mam schematu i muszę tutaj, że tak powiem, po omacku działać. Muszę sprawdzić, gdzie te wszystkie ścieżki biegną z tego zasilania. Tu gdzieś jest wejście, tu gdzieś jest wyjście. Wtedy będę wiedział, no to na pewno te trzy nóżki są wyjściem. Tak są z reguły przetwornice zbudowane. No i zobaczymy, czy aby na pewno to było zwarcie, czy któryś kondensator jeszcze nie jest zwarty. O, bo to jest ważne, musimy to sprawdzić. Jeśli wymienimy taką przetwornicę i podłączymy nie sprawdzając kondensatorów, może się okazać, że znowu nam się spali, tak? Może ktoś grzebał w tym gnieździe USB tamtym akurat, które było w tym motocyklu i zrobił zwarcie śrubokrętem. Trudno, no wiecie, różne rzeczy się zdarzają w życiu, więc trudno powiedzieć, czy aby na pewno to z tego zwarcie, czy może kondensator zrobił zwarcie, to się wcześniej zepsuło i ktoś szukał usterki i gdzieś tam grzebnął śrubokrętem, czy gdzieś tutaj co innego. Dobra, tyle, no ja zobaczę, który to jest, muszę poszukać, który to jest kontroler USB, czy to jest ten salak, czy ten, więc będziemy patrzeli, czy gdzieś tutaj zwarcia nie ma na tych obwodach zasilania tego układu. Postanowiłem tą płytkę wykręcić, moi drodzy, z reszty obudowy. Okazuje się, że wszystkie przetwornice są z tej strony. Tutaj mamy przetwornicę napięcia, a to jest prawdopodobnie stabilizator napięcia, który nam stabilizuje napięcie plus 5 V na zasilanie gniazda i na układ chyba kontrolera USB. Dobra, ja muszę poszukać, jak wcześniej powiedziałem, tego stabilizatora napięcia. Tutaj nic nie mogę z niego wyczytać. No bo ciężko jest cokolwiek wyczytać ze spalonego układu. Nawet pod mikroskopem nie dałem rady, więc muszę szukać po omacku. Dobra, co jak wcześniej powiedziałem, zabieram się za robotę, no i za chwilę wracam, zobaczymy jakie będą efekty. Tak, moi drodzy, znalazłem co to jest. Już Wam mówię i pokazuję. Jest to nic innego jak power switch, to znaczy taki elektroniczny włącznik, jak mamy zwykły włącznik taki do przełączania palcach, to jest akurat taki elektroniczny włącznik. Tutaj wchodzi napięcie, a tu jest wyjście tego napięcia z tego wyłącznika. W tym styku, akurat w tym modelu mamy stan wysoki, więc stan wysoki 3,3 V włącza nam tutaj obieg na zatrzask, bo tutaj pisze latch off, że to jest na taki zatrzask, że on na sztywno bierze i włącza to i pełny prąd 2 A przechodzi przez to. Po prostu po wyłączeniu radia to się odłącza i tutaj nie ma przejścia, tam jest jakaś impedancja wewnętrzna tego określona tutaj w karcie katalogowej, do szczególnie będziemy wchodzili. A po co tak jest zrobione, a nie od razu przez jakiś stabilizator, tylko dlatego po to, że gdyby podłączyć jakiekolwiek napięcie z tej strony na wyjściu, mogłoby dojść do zasilenia całej linii i nie daj Bóg uszkodzić coś tam na linii
na linii, że tak powiem, zasilania plus 5 V w tej całej magistrali. Mogłaby się uszkodzić na przykład przetwornica zasilająca. Tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o ten power switch, do którego musiałem dojść. Żadna przetwornica, prostuję to, to nie jest ani stabilizator, ani przetwornica, power switch. Taki włącznik, taki wyłącznik elektroniczny. O, dokładnie on jest w takiej obudowie. MSOP8EP. To jest taka obudowa, bo to jest taki dosyć malutki elemencik, jak widzieliście na filmie, więc musimy to poszukać i musimy to wymienić. Tak, moi drodzy, udało mi się to radio podłączyć na stole. Radio poskładałem. Włączę radio. Zobaczymy, czy będzie działała komunikacja na USB. Dobra, gdzieś tu miałem, o, mam tu pendrive'a takiego. Zobaczymy, czy... OK. Wejdziemy sobie w ustawienia. Ogólne. Aktualizuję oprogramowanie. I teraz włączymy sobie, kurde, jedną ręką. Sorry, że nie przygotowany jestem, ale... Pyk. O, miga. Znaczy, że komunikacja jest. I mamy komunikat, że na dysku USB nie ma, nie znaleziono plików aktualizacji. Ja teraz wyjmę, zobaczcie. Zmienia się nam tutaj wyświetlanie tego komunikatu, więc znaczy, że komunikacja jest. Dobra. Idę zamontować to radio do motocykla. Chyba będę mógł już zadzwonić do klienta. To by było na tyle na teraz. Tak, moi drodzy, ostatni test. Włączamy, USB jest podłączone. Ok. Jeśli chodzi o pozostawianie... W piątym z historii rozhlasu. Wybieramy źródło. USB. To jest taki darmowy utwór, który mogę słuchać. No nie bardzo co widać. Widać, radio działa. Wszystkie funkcje. O tak. Działają. Tyle. Radio do oddania. Tak, moi drodzy, jeśli macie takie radio uszkodzone, możecie śmiało wysłać. Da się uruchomić na stole. Jeśli film Wam się przyda i podobał, zapraszam do subskrypcji. Oczywiście łapkę w górę. I tyle, moi drodzy. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Jest dzisiaj piękna pogoda. Cieplutko. Pozdrawiam.